Jeżeli ciągle czujecie się młodzi duchem, bardzo młodzi, na przykład kilkanaście lat, lubicie zabawy, wygupy i nie macie ochoty dorosnąć, to ten film jest dla Was. Mowa oczywiście o filmie Jeszcze Większe Dzieci. Cześć, nazywam się Marcin Skruch i witam w moich recenzjach. Kilka słów o fabule. Aczkolwiek nie jest potrzebny, ponieważ fabuła w tym filmie w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale powiem, o co chodzi. Jeżeli widzieliście pierwszą część, grupa przyjaciół wyjechała z małego miasteczka, odniosła sukces, mniejszy, większy. Teraz wrócili do miasteczka, postanowili w nim zamieszkać na nowo w swoim rodzinnym miasteczku. Koniec fabuły. Czemu mówię, że fabuła nie ma znaczenia? Ponieważ tak naprawdę nie ma. Chodzi o to, że film jest zlepkiem dowcipów. Fabuła to naprawdę służy tylko po to, żeby przejść od jednego żartu do drugiego, do trzeciego, do czwartego. I tak naprawdę to, czy oni w tym momencie są, powiedzmy, w Nowym Jorku, mogliby być na Księżycu, czy gdziekolwiek indziej, w kopalni, w Wieliczce, wydobywając sól, nie ma najmniejszego znaczenia. Film jest po to tylko i wyłącznie, żeby przedstawić jedne żarty śmieszne, inne mniej śmieszne i tak dalej, i tak dalej. Jak im to wychodzi, przekonacie się, jak film zobaczycie. Jeżeli chociaż w małym stopniu znacie twórczość Adama Sandlera, Chrisa Rocka czy Roba Schneidera, wiecie, jakiego humoru się spodziewacie. To nie jest naprawdę bardzo wyintelektualizowany humor. Jeżeli lubicie Woody'ego Allena i tego się spodziewacie, zapomnijcie. Tutaj, jeżeli lubicie Kevina Smitha i żarty, powiedzmy, o pierdzeniu, o bekaniu, o paleniu zioła i tak dalej, to jest film dla Was. Adam Sandler już wcześniej w poprzednich filmach pokazał, jakiego rodzaju humor preferuje. I jest w tym dobry. Robi swoje, ma swoich odbiorców, trafił i dziękuję bardzo. I tak jest tutaj. Wyszukanego humoru nie macie, jak już powiedziałem. Żarty o pierdzeniu, bekaniu, kichaniu, akurat to jest taki jeden motyw, zobaczycie, o co chodzi w filmie, i tak dalej, są nadmienne. Ale jeżeli to lubicie, to film jest fajny i to jest też jeden z humorów, rodzaju humoru, który ja lubię, dlatego film dostaje u mnie czwóreczkę. Nie tak dawno mówiłem o filmie To już jest koniec, gdzie był podobny rodzaj humoru, aczkolwiek tamten film mi się w ogóle zupełnie nie podobał. Tutaj jest fajnie. Jest śmiesznie. Morału wielkiego nie ma, bo tak naprawdę nie może być. To jest dokładnie to samo, jakby się poszli na kabaret, oglądacie jeden program kabaretu Nowaki, bo na przykład to na Topie i macie przechodzić ze skeczu do skeczu. Jest tylko jeden, powiedzmy, tytuł główny programu i tak dalej, i tak dalej. To samo jest tutaj. I przypomina mi się, taka sytuacja miała miejsce, znaczy ma miejsce pewnie bardzo często, ale wiele, wiele lat temu była grupa kilku panów, nazywali się bracia Marx i ich filmy też służyły głównie, fabuła jak tam sobie była w tle, cienka jak skórka z paszedówki, nie była potrzebna, ponieważ chodziło o to, żeby Groucho Marx, to ten taki z wąsami, brwiami i w ogóle cygaro palił, chodził tak śmiesznie, mógł zaprezentować swoje żarty cięte, które naprawdę to były 2-3 słowa. Po to, żeby Chico, czyli ten taki z włoskim udawanym akcentem, mógł pogonić za kobietami. Albo żeby Harpo pograł na harpie i tak dalej, i tak dalej. Fabuła była niepotrzebna. Oczywiście nie porównuję Sandlera, Chrisa Rocka, Jamesa do braci Marx. Oczywiście sztuka komedii w braci Marx była, jak dla mnie przynajmniej, na dużo wyższym poziomie. Bardzo mi przykro, panowie, tak ja to widzę. Ale film się ogląda fajnie. Nie jest nudny. Żarty, mówię, wyszukane są, ale fajne są. Ogląda się je szybko, miło, lekko, łatwo i przyjemnie. Jeżeli spędziliście ciężki tydzień w pracy, chcecie pójść do kina, wypić kole, uważajcie, żeby się nabrać na kole zero, czy jakieś tam inne głupoty, zjeść popcorn, na 2 godziny się wyłączyć i spędzić miło czas, to jest film dla Was. Dodatkowo frajdą jest, jeżeli pamiętacie z pierwszej części, było kilku aktorów, na przykład Steve Buscemi, który pojawił się, jak dla mnie genialny aktor, tutaj jego rola jest troszeczkę większa. Tam zresztą kilku pozostałych aktorów, którzy pojawili się w pierwszej części w malutkich rolach epizodycznych, tutaj też się pojawiają. Ale co jest fajnie, nowa postać, pojawia się Shaquille O'Neal. Tak, oczywiście, jeżeli pamiętacie go jako koszykarza. I co zaskakujące dla mnie, bo to nie jest oczywiście pierwszy film Shaquille O'Neal, wystąpił już w wielu filmach wcześniej, ale gra aktorska Shaka przypominała mi, jego prezencją, jego aparycją, jego ekspresyjnością przypominał mi słup telegraficzny. Tak mniej więcej go odbierałem. A tutaj jest jednym z najmocniejszych atutów filmu. Wiem, że to niewiele mówi dobrego o filmie, ale naprawdę Shaq jest, jak dla mnie w tym filmie jest rewelacyjny. To, co on tutaj robi, po prostu rozbraja. Krótko mówiąc, Shaq jest rewelacyjny. A jeżeli pamiętacie, na przykład w strasznym filmie pierwszym było, jaki jest ulubiony straszny film? Kazam.
To jest ten film, w którym tam Shaquille O'Neal grał Gina z butelki, czy jakoś tak to było, nie? Ale kazam, przecież to nie jest straszny film. Mówił Sławce, chyba nie widziałeś, jak gra Shaq. Tak właśnie grał Shaq. Teraz gra inaczej, może lepiej nie. Ocenicie sobie, jak zobaczycie film. Po tym, jak Chris Rock poprowadził Oscary, gdzie rzeczywiście miał być tym, który weźmie, że tak powiem, się za bary, nie będzie taki grzeszny i tak dalej, wprowadzili do Oscarów trochę życia, trochę wigoru, okazało się, że Oscary ugrzeczniła Chrisa Rocka. I pytanie do Was. Nie tylko odnośnie Chrisa Rocka, bo na przykład Rob Schneider się nie pojawia, niestety nie pozwoliły mu na to wcześniejsze zobowiązania, ale Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James. Trzech najbardziej znanych panów z tego filmu. Który nakręcił ostatnimi laty, najbardziej się wam podobał? Z Sandlerem to może być różnie, bo ostatnio Jack and Jill to po prostu szkoda gadać, ale było kilka innych fajnych filmów. Jak macie jakieś swoje pomysły, co wam się podobało najbardziej, dajcie znać oczywiście, jak zawsze komentujcie pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie. Jak zawsze zapraszam do komentowania i subskrybowania. Jeżeli podoba wam się to, co teraz widzicie, zaraz tu pojawi się jeszcze kilka innych recenzji. Zapraszam do oglądania. Jak zawsze widzimy się następnym razem. Cześć! I don't know.